Do czwartku wykluczony z porozumienia europoseł Adam Bielan i wspierający go politycy złożą do sądu rejestrowego pozew. Chodzi o wskazanie, kto zgodnie ze statutem partii jest obecnym prezesem porozumienia. Wczoraj prezydium partii z Jarosławem Gowinem na czele zawiesiło kolejnych członków partii. Tydzień temu zarząd porozumienia pod przewodnictwem Jarosława Gowina zawiesił w prawach członka partii europosła Adama Bielana i posła Kamila Bortniczuka. Potem wykluczył ich Krajowy Sąd Koleżeński Partii. Powód to łamanie statutu partii. To bezprawna decyzja, mówi europoseł Adam Bielan. Jarosław Gowin od 4 lutego nie pełni już funkcji prezesa porozumienia, dlatego nie ma prawa zwoływać żadnych spotkań ciał statutowych. Może się tylko spotkać towarzysko z naszymi członkami. Jarosław Gowin jest innego zdania. Wczoraj prezydium podjęło kolejne decyzje w sprawie 8 osób, mówi rzecznik partii Jan Strzeżek. Podjęło decyzję o zawieszeniu i o skierowaniu wniosków do Sądu Koleżeńskiego o usunięcie z partii pana Michała Cieślaka, pana Jacka Żalka, pana Zbigniewa Kryglasa, pana Włodzimierza Tomaszewskiego, pana Karola Rabendy, pani Magdaleny Błońskiej, pana Pawła Skotarka i pana Andrzeja Walkowiaka. Troje z nich to posłowie. Powód to wielokrotne łamanie statutu partii, m.in. przez uznawanie grona Adama Bielana za sąd koleżeński. Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego Robert Wrzesiński popiera Adama Bielana i odmawia rozpatrzenia wniosku prezydium partii o wykluczenie 8 polityków. W tej sprawie nawet nie musi i nie będzie się zbierać Krajowy Sąd Koleżeński z uwagi na brak możliwości przypisania spotkaniu kierowanemu przez pana Jarosława Gowina charakteru prezydium. Prezydium z Jarosławem Gowinem wycofało rekomendacje do zasiadania w rządzie dla Michała Cieślaka, Jacka Żalka i Zbigniewa Gryglasa. Ostatni nie kryje zaskoczenia. Nic z tego nie rozumiem. Nie miałem nawet możliwości zabrania głosu. Życzę wszystkim dobrze. Pracuję dla Polski. Jak zauważa poseł Kamil Bortniczuk, walka w partii jest dosłownie o wszystko. Po wykluczeniu jego i Adama Bielana w siedzibie partii zmieniono zamki. Zwolennicy Adama Bielana podjęli w tej sprawie uchwały. Wzywające Jarosława Gowina i osoby, które przestały pełnić ważne funkcje w naszej partii do tego, żeby wydały nam siedzibę, żeby wydały dokumenty finansowe również. Adam Bielan nie zostawi sprawy przewodnictwa w partii bez rozstrzygnięcia. Będziemy musieli zwrócić się do Sądu Powszechnego o interwencję zgodnie z ustawą na złożenie wniosku od 4 lutego, czyli do najbliższego czwartku ten wniosek wpłynie do Sądu Rejestrowego w Warszawie. Wicerzecznik partii podkreśla, że prezesem porozumienia jest Jarosław Gowin. Za Jarosławem Gowinem stoi 13 posłów, więc Jarosław Gowin jest gwarantem stabilności większości rządowej, większości w Sejmie, którą ma Zjednoczona Prawica. W sprawę nie angażuje się Prawo i Sprawiedliwość, gdyż to wewnętrzny problem porozumienia. Według senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Marii Jackowskiego, Jarosław Gowin czeka na oficjalne uznanie swojego przywództwa i do tego czasu zawiesił uczestnictwo w Radzie Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Wykluczenia posłów nie zagrożą większości Zjednoczonej Prawicy. W świetle ich deklaracji nadal pozostaną w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jaka ich przyszłość polityczna, czy będą się wiązać z jakąś partią i na jakich zasadach, to już tutaj będzie zależało od ich planów politycznych. Porozumienie musi się dogadać, aby przetrwać na scenie politycznej, mówi politolog profesor Mieczysław Ryba. Ich byt polityczny praktycznie bez tej koalicji, w której istnieją, jest bardzo wątpliwy, poparcie społeczne nikłe, więc też opozycja nie jest w stanie im nic więcej zaproponować. Jeśli konflikt nie nabierze na sile, przed Zjednoczoną Prawicą są przynajmniej 3 lata rządów.